Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj będziemy wymieniali płytę główną w naszym komputerze stacjonarnym. Będziemy wstawiali zupełnie nową płytę, ponieważ ta już finalnie niestety wyzionęła ducha. Jesteście ciekawi? Zapraszam. Dobra kochani, a więc tak, pamiętacie ostatnio co się działo po wymianie procesorów? Z procesorem. CPU. No to super! Albo zjarany, albo nieobsługiwany przez tą płytę główną. Na Ryzenie 5 świeci dioda od procesora. O, No tak, dlatego teraz włożyłem z powrotem Ryzena 5 2400G, licząc na to, że cokolwiek się zmieni. A tu, w tym wypadku, zobaczcie, co się dzieje. Nie bójcie się, że jest zdjęty radiator, ponieważ dioda od procesora się świeci i procesor jest całkowicie zimny. W ogóle się nie grzeje. Wcześniej, pamiętacie, były sygnały dźwiękowe, które informowały nas, jakimi błędami mamy do czynienia. Teraz nawet nie ma sygnału. Byście zapytali, byście zrobili sugestię, może BIOS padł? Oczywiście, jeśli by BIOS padł, nawet robiłem programowanie. Programator działa, szyna danych, to jest dioda żółta, przypominam, czerwona zasilanie. W tym momencie leci progres. Zobaczymy, jak to pójdzie. Udało się! Dobra, koniec programowania. Jeżeli ona teraz da obraz i zgaśnie dioda debugowania od procesora i będzie się świecić tylko od RAMu, którego nie ma, to będzie nieźle. Zasilacz aktywujemy i zbieramy teraz zworkę power button lub też power switch. Power switch. W wypadku to będzie to. Dalej CPU. Nowy BIOS odczytany, zredagowany. Dalej CPU. Zobaczmy, czy będzie reakcja na włącznik. BIOS wgrany, a reakcji dalej brak. Widzicie? Włączyć się chciała, ale wyłączyć już się nie może. Chociaż BIOS jest wgrany w SAT prawidłowo. Nie po tej stronie był problem naszej płyty, a prawdopodobnie padł nasz chipset. I nasza płyta praktycznie nadaje się do jego wymiany. Układ Richtek zarządzający energią właśnie nie grzeje, chociaż z tego samego powodu mój laptop Asus oparty o procesor AMD również umarł. Jak widzicie, Ryzen 5 żadnej reakcji i co ciekawe, co jest jeszcze bardziej nieprzyjemne, jak widzicie, ani dioda odpowiedzialna za dysk, ani dioda włącznika się nie świeci. A trzymając przycisk włącznika, nasz komputer już nie chce się wyłączyć. Kompletnie nie odpowiada. Podświetlenie jest zaprogramowane programatorem, więc nie patrzcie na zmieniające się kolory, bo to nie ma nic wspólnego, tylko zasilanie tędy dochodzi. Więc to akurat nie ma kompletnie związku z tym. A że płyta już jest troszeczkę leciwa, nawet nie ma slotu M2, to postanowiłem, że wstawimy tutaj coś nowszego i przy okazji pod przyszłe rozbudowy myślę, że będzie to lepsze rozwiązanie niż ta płyta budżetowa, która jest tutaj obecnie teraz. Także jak dobrze widzicie, BIOS Beta po prostu ją praktycznie uwalił. I nawet przeprogramowanie całego wsadu BIOSu w tym wypadku kompletnie nic nie dało. Bo i tak dalej mamy nawet reakcji na włącznik. A więc sami widzicie. Dobra, kochani. Zatem dzisiaj będziemy wyjmowali tą starą płytę główną i wstawiali nową, i zaraz wam pokażę, co to jest. To, kochani, jest płyta główna z 2012 roku. Wtedy już była u mnie w kompie, a w 2016 roku zaczęła nawalać i zacząłem nagrywać z niej odcinek, że wystarczy poruszać właśnie tym slotem SATA, który jak dobrze widzicie jest poluzowany, a więc przydałoby się go zregenerować, to na pewno jeden jak i drugi. Drugi troszeczkę mniej bardziej ten, jest bardziej jak widzicie już wyrobiony. Już nic nie mówiąc o slocie PCI Express na kartę graficzną, w której karta dosłownie lata na wszystkie strony świata, góra, dół głównie. I dzisiaj kochani, pora na jego zastępcę. Przywitajcie ASRock B450 Steel Legend. Dzisiaj właśnie tą płytę główną wstawimy sobie do kompa. Co ciekawe, jest nawet kompatybilne jakkolwiek z Windowsem 11, a na tym systemie będzie pracować docelowa stacjonarka. Zaraz sobie, kochani, porównamy, jak wygląda nowy ASRock w porównaniu do starego ASRocka
z 2012 roku tutaj jeszcze na plombie. Jak dobrze widzicie, jest gwarancja na 2013 rok. W 2013 roku została ona kupiona tak na przełomie 12-13, a w 2012 roku ona chyba już istniała. Została wyprodukowana, tak dokładnie. Mam obsługę nawet Ryzenu w serii 3000. Ta płyta główna jest swoją drogą z 2019 roku, także wcale nie jest taka nowa, ale mimo tego jest bardzo fajna i ma wiele fajnych technologii, które jak zwykle w OS roku znajdziemy na odwrocie. Przede wszystkim mamy tutaj oświetlenie RGB, chociaż dzisiaj dla nas faktycznie nie jest to najważniejsze, aczkolwiek dla was może być to jedno z najważniejszych cech dzisiejszego komputera stacjonarnego, że było RGB. Mamy tutaj USB 3.1 generacji drugiej, także bardzo fajnie. Kondensatory niż ikony, mam nadzieję, że będą bardziej wytrzymałe niż te niebieskie no-name'y. Mamy dwa sloty na dyski M2 i spróbujemy dzisiaj, kochani, zainstalować tutaj mój dysk z laptopa, dysk z mojego Legiona. Jeszcze to oznaczenie Ultra USB Power USB 3.1 generacji pierwszej. Oczywiście mamy tutaj poniżej też USB 3.1 generacji drugiej oraz USB-C, jak fajnie, że w stacjonarce w końcu tego uświadczymy. Nawet mamy PS2 jeszcze, ale tylko jedną. Dobra. To tak w skrócie specyfikacja, jak widzicie, naszej płyty i chyba przechodzimy do unboxingu, żeby was już nie trzymać w niepewności. Ryzen 5000 też obsłuży tak w nawiasie. A rozpakowanie naszej płyty zaczynamy od samego boku. Dokładnie od prawej lub też od lewej strony. Dokładnie w taki sposób. W środku, jeżeli dobrze pamiętam po staremu, znajduje się nasze całe opakowanie z zawartością. Dokładnie tak. Mamy nasze piękne logo AS Roka. Teraz zobaczmy, co kryje się w środku. A w środku na pierwszy rzut oka mamy instrukcje, manuale, quick installation guide. Dlatego taka gruba, bo w wielu językach, oczywiście po staremu, wygląda jak stara książeczka od mojej starej płyty głównej, bardzo podobnie. O! Mamy jeszcze w zestawie płytkę ze sterownikami AMD. O, jak zwykle Norton, patrzcie, 2012 rok, Norton był dołączany do AS Roków. Po tylu latach, już ponad 10 lat minęło, a Norton jest dalej dołączany do AS Roków. Jeju. Dodatkowo, patrzcie, mamy kartkę pocztową z logiem naszej płyty Steel Legend i miejsce na znaczek pocztowy. Możemy komuś wysłać na pamiątkę, dobra. Z kolei ta druga książeczka to jest Software Setup Guide. Czyli mówiąc w skrócie, tak jakbym wam miał pokazywać poradnik półgodzinny, jak zainstalować krok po kroku Armory Crate na Asusie, przykładowo. Ta książeczka zawiera dla nas m.in. informacje, w jaki sposób posługiwać się po danych częściach BIOS-u. Na przykład jak włączyć front panel i tak dalej. Ale ja BIOS AS Roka znam na pamięć, a tutaj już mamy AS Rok UEFI. Dodatkowo, co istotne, mamy papierek z konfiguracją naszych portów w pamięci RAM dla danych generacji procesorów. Czy to będzie Bristol Bridge, czy Raven, Pinnacle Bridge, czy Summit Ridge, czy Raven Ridge. Mamy konfigurację dla danych slotów A1, A2, B1, B2. Co ciekawe, jeszcze w zestawie mamy śrubki. Tak, mamy śrubki dla naszej płyty głównej, jak dobrze widzicie. Tutaj mamy śrubkę do mocowania naszego dysku M2. Z kolei tutaj mamy gwint do mocowania naszej śrubki naszego dysku M2. A tutaj mamy drugą śrubkę do drugiego dysku M2, bo takie sloty mamy aż dwa, więc rozbudowa pamięci jak najbardziej na plus. Oczywiście nasz IO Shield, czyli tylny panel, na którym znajdują się wszystkie nasze porty, takie jak USB, HDMI, DisplayPort, USB, USB, USB 3.1 wraz z USB typu C oraz karta dźwiękowa 7.1, co się bardzo przyda w przypadku mojego zestawu głośnikowego. I teraz, kochani, po 10 minutach przechodzimy do płyta główna. Jeżeli, kochani, jesteście ubrani w jakiś sweter albo grubszą bluzę, uważajcie, i zalecane jest to, aby się uziemić, aby nie przenieść żadnego ładunku na naszą płytę. Kabel SATA dalej wyglądają tak samo jak kiedyś, tylko nie dodawano takich zakrzywionych. Taka różnica w 2012 roku do AS Roka. Teraz, kochani, wyjmujemy naszą płytę. Oczywiście znajduje się w folii elektrostatycznej, więc
jak na razie nie ma się czego bać, gorzej jak ją wyjmiecie, wtedy warto się uziemić. Jeżeli jesteście ubrani w jakieś grubsze ciuchy, które potrafią elektryzować sweter, spodnie czy coś takiego, ja jestem teraz w krótkich spodenkach i pod koszulką z poliestru, więc to specjalnie żadnych ładunków nie wytwarza, więc się o to nie martwię. Po wyjęciu naszej płyty głównej, żeby uniknąć chaosu, kochani, radzę wam zrobić tak jak ja, czyli mianowicie porządek z kartonami. Czyli złożyć wszystko w jedno miejsce, aby nie walało się po łóżku i nie wywoływało w naszej głowie niepotrzebnego chaosu. Teraz, kochani, zobaczcie, jak prezentuje się nasza płyta. Oczywiście zalecam robić to w sterylnym, czystym otoczeniu wentylowanym, w którym jest jak najmniej drobinek kurzu. Patrzcie i podziwiajcie. Cudo AS Rocka. Wow. Tak to wygląda. O, bateryjka KTS, nowe logo. Tutaj mamy wejście na jeden nasz dysk M2, a tutaj na drugi i już od razu z heatsinkiem. Do drugiego niestety heatsinku nie mamy, więc to radzę wam traktować jako dysk tylko i wyłącznie z przeznaczeniem na gry lub dane. Na system radzę wam przeznaczyć ten, chyba że będzie to 4 terabajty, to podzielcie sobie go na partycje, połowę przeznaczcie na gry, a na gry i dane, a połowę na system. Wtedy będzie ok, chociaż może zwiększyć się ciutko jego obciążenie wtedy. Tak to wygląda, mamy nawet shielda od gniazda ES Rocka, więc chłodzenie możemy już śmiało zakładać. Tutaj mamy podświetlenie RGB, taka ciekawostka, ten pasek. Tak jak, kochani, widzicie na przebitkach, dokładnie tą sekcję, jak i tą sekcję, mamy podświetloną w RGB, czyli sekcję I/O oraz sekcję naszego chipsetu. Warto też zwrócić uwagę na wzmocnione gniazdo od karty graficznej, które bardzo by się przydało w poprzedniej generacji AS Rocka, w której bardzo się wyrabiało. Teraz porównajcie sobie te płyty główne położone obok siebie. Czy po tylu latach nie wyglądają one podobnie? Tak patrząc, kochani, pod względem projektowym, tak naprawdę dużo się nie zmieniło na pierwszy rzut oka. Tutaj mamy nasz chipset odpowiadający za sekcję gniazd wyjścia, wejścia, a pod spodem mamy kontroler audio. A jak to wyglądało w starej płycie? Też! I to zobaczcie, nawet ten sam układ. Też Nuvoton, tylko MCT6776D, a tutaj z kolei jest to Nuvoton MCT6779D. Tutaj tak samo kodek audio, tylko gorsze trochę kondensatory. Tutaj już troszeczkę lepszej jakości widać, tak zwane złote kondensatory. Jeszcze ciekawsze jest, że w zestawie mamy naklejkę AS Rocka z 2016 roku. Oczywiście, jak to w dzisiejszych płytach głównych, porty SATA są zakrzywione do prawej strony, a nie do góry, tak jak było. Taka różnica. I wszystkie bez wyjątku są SATA 3, a nie tak jak tutaj, 2 SATA 3, a reszta SATA 2 na magazyn. I jak was, kochani, nie zmyli ten heatsink, to jest plastik. Dopiero to jest aluminium. Dobra, kochani, przed montażem naszej nowej płyty głównej musimy przygotować nasz home stacjonarkę. Mianowicie, jak dobrze widzicie, mamy tutaj do czynienia z płytą standard ATX. Z kolei tutaj siedzi mini ATX. I teraz trzeba będzie przygotować pod to całość. Mianowicie wkręty mocujące, dokładniej o jedno miejsce w dół. A jeszcze, kochani, zanim przejdźmy do demontażu rzeczy, które jeszcze nam się przydadzą przy naszej płycie głównej, a w tym wypadku naszego chłodzenia oraz pamięci RAM, które jeszcze wykorzystamy, ale planuję upgrade'y, ponieważ mamy tutaj zwykłe SD RAMy, każda po 2660, nic specjalnego, takie dwa DIMY od Adaty, 16 giga łącznie, dobra. Teraz z kolei wypadałoby odłączyć zasilanie procesora, jak i zasilanie naszej płyty głównej, zasilanie naszego dysku oraz inne rzeczy, takie jak na przykład brzęczyk, którego chyba nie mamy w zestawie, tak myślę. Może się przydać bardzo do sygnalizacji BIOS-ów, tym bardziej, że tutaj jeszcze mamy SD debug LED-a, który był o tyle bardzo pomocny, co tam musimy w AS Rocku
po staremu liczyć tylko i wyłącznie na nasze sygnały dźwiękowe. Dobra. Porty USB 2.0 w tym wypadku. Drugi 2.0. Nie, to akurat przedni panel audio. Jeżeli byście się pogubili, spokojnie, wtyczki są w jakiś sposób opisane. Czy to białymi kolorami, czy takimi właśnie nadrukami, jak widzicie. Także ciężko jest się pogubić, chyba że macie obudowę starego typu i wszystko macie łączone i trzeba to spinać ręcznie, tak jak było u mnie. Ale mam nadzieję, że nie. A jeśli tak, to się łatwo połapać po pinach z instrukcją. Teraz odpinamy front panel USB 3.0. Następnie nasze dyski SATA. Jeden, jak i drugi. Teraz wentylator systemowy. Ten tutaj, reszta jest na ATX-ie, na Molexie z tyłu podłączona, z tyłu naszej obudowy. I teraz ostatnia wtyczka, a raczej wtyczki w tym wypadku. Czyli nasz power switch, nasza dioda od dysku, klawisz reset i tak dalej, i tak dalej. Baterie KTS możemy w sumie też wyjąć, ponieważ ma jeszcze napięcie około 3,1 V, więc jeszcze się na spokojnie przyda do czegoś. Jak to mamy już, kochani, za sobą, możemy przejść do wykręcania naszej płyty głównej z naszej obudowy. Po czym będziemy dostosowywali ją pod nowy standard płyty, czyli mianowicie standard ATX AS Rocka. Zobaczymy swoją drogą, ile wytrzyma. Jestem ciekaw. Po wykręceniu naszych wszystkich śrubek, finalnie nasza płyta może wyjść sobie na spacer z naszej obudowy. Nie wiem, jak tu pusto teraz. Płyta jak płyta, tutaj ciekawe, ma takie trzy diody, to był tak zwany pasek LightSync, który podświetlał się w dwóch sekcjach, tutaj i tutaj. Takie budżetowe podświetlenie ala RGB, ale na kolor biały. Kondensatory są tutaj niebieskie jak w starym AS Rocku, więc chyba nie muszę nic dodawać, chociaż w tym wypadku BIOS się akurat przyczynił do tego, że po prostu nasz chipset padł. Na to wygląda. Dobra, teraz kochani, nadszedł czas na to, aby przekładać nasze gwinty pod śruby, ponieważ niektóre pasują do siebie. Przykładowo tutaj na środku na przykład jest jeden, następnie tu obok. To jest dokładnie to miejsce. Z kolei tutaj pod spodem, jak dobrze widzicie, nie ma już żadnego gwintu w tej okolicy, a więc musimy go wykorzystać i przełożyć tutaj obok. I musimy zrobić tak w wypadku wielu gwintów, z którymi mamy jeszcze do czynienia. Teraz zapytacie, jak to zrobić? Szczypczyki albo kombinerki i wykręcamy nasz gwint z płyty. Uważajcie na lakier. Swoją drogą. Jak już się wykręcił, ok. I pamiętajcie, w wypadku płyt AS Rocka, im więcej miejsc mocujących, tym dla płyty po prostu lepiej, bo jest prawdopodobieństwo, że jeżeli traficie jakąś gorszą partię, która ma problemy z tym, że na przykład po czasie pod wpływem temperatury PCB się wygina, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się wygnie, bo będzie większa stabilizacja właśnie poprzez stworzenie większej ilości powierzchni mocującej dla niej i usztywniającej ją. Także jechanie tylko i wyłącznie po krawędziach po boku w wypadku AS Rocka nie jest najlepszym pomysłem. I tutaj, kochani, uwaga do was. Jeżeli widzicie gdzieś przy śmietniku ustawionego starego kompa i tam jest jakaś rozwalana płyta główna, albo w ogóle nie ma płyty głównej, jest sama obudowa, wykręcajcie koniecznie te gwinty. Sami widzicie, jak w takich sytuacjach, jak one bardzo w tym wypadku są dla nas cenne. Nawet przy współczesnych buildach. Wyciągajcie właśnie takie gwinty ze starych komputerów, bo zawsze możemy sobie dodać wszystkie brakujące, jakie są nam tylko potrzebne do naszej obudowy, aby wstawić współczesnego, standardowego ATX-a. Nie mówię tu o zasilaczu, mówię o rozmiarze płyty głównej. I voila, w taki sposób, kochani, mamy dosłownie wszystkie gwinty pod naszą płytę główną. Pod naszego nowego starego, a raczej w tym wypadku nowego AS Rocka. Mówię, że starego, bo już mamy z tymi płytami trochę do czynienia.
Także patrzcie tutaj, jeden, drugi, trzeci, czwarty, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, no i tu jeden, dwa, zaczynamy już od początku, wszyściutko jest, mamy miejsce na każdą jedną śrubeczkę, super. Teraz, kochani, możemy przejść do wstawiania naszej płyty, tylko zróbmy tu najpierw porządek z kablami, aby nic nam pod płytę nie weszło, bo później będziemy mieli problemy, kto wyciągać, a nie chcemy odkształcać PCB. A teraz zapytacie, kochani, co zrobić przed wsadzeniem płyty głównej? Ja wam, kochani, mówię. Przed wsadzeniem płyty głównej przede wszystkim musimy wsadzić nasz procesor i poradzić sobie z pastą termoprzewodzącą, żeby nie mordować się tak jak ja na odcinku z wymiany w stacjonarce przez obudowę. Więc upewniamy się najpierw, czy nasze piny wszystkie są bez wyjątku czyste, nie ma między nimi żadnych resztek pasty termoprzewodzącej itd. Jeżeli tak, naszym różkiem złotym celujemy w lewy górny róg, aby napis Ryzen wyglądał następująco. Poprawiamy sobie dźwigienką, jeśli do końca nie chce pasować do slotu, i w taki sposób już jest idealnie dopasowany. Jeżeli jesteśmy pewni, że procesor siedzi pewnie w naszym slocie, możemy zacisnąć nasz socket i po prostu go zamknąć. Dobra. Co by tu teraz zrobić? Byście pomyśleli, tak żeby, tak póki mamy łatwy dostęp, tutaj nie mamy obudowy i wszystkiego od góry, żebyśmy nie musieli wstawiać. Oczywiście nałożyć pastę termoprzewodzącą i nałożyć nasz radiator. To jest bardzo dobry pomysł, żeby zrobić. Oczywiście musimy się upewnić, że nasze powierzchnie są czyściutkie, zarówno procesora, jak i radiatora. Następnie możemy przejść do naprowadzenia naszej pasty termoprzewodzącej, chociaż tutaj osobiście założyłbym termopad, a że go nie mam, to musimy się posłużyć pastą. Na tego typu chłodzenie osobiście bardziej bym termopad polecał jednak, szczerze mówiąc. Jednak przed założeniem radiatora zrobimy sobie jeszcze zakładanie pamięci RAM, ponieważ jest to w tej płycie dość specyficzne. Warto, żebym teraz wam to pokazał mniej więcej, jak to wygląda. A wygląda to następująco. Jak dobrze widzicie, we wszystkich płytach zatrzaski mamy z góry i z dołu, które się zatrzaskują. Tu jest nowość w tym AS roku. Zatrzaski mamy tylko i wyłącznie z góry. Z dołu nie mamy, nie próbujcie się z tym siłować, bo możecie ułamać w taki sposób plastiki, które, jak sami widzicie, do najtwardszych nie należą. Dobra, więc ładujemy pierwszą kostkę pamięci, oczywiście na otwartym slocie. DIM1. Tutaj wciskamy najpierw dół, a dopiero później górę, aż zatrzaśnie. Dokładnie tak. Tak tu się wsadza pamięci RAM. Teraz następna kostka. Otwieramy slot. Wstawiamy. Upewniamy się, że jest prawidłowo, jest prawidłowo. Najpierw zaskakuje dół, teraz góra. Także, mówiąc w skrócie, dół, zatrzask automatyczny, nie widać, że zaskoczył, słychać, u góry zatrzask wizualny. Tak w skrócie. Dobra, kochani, przy okazji was nauczę posługiwania się końcówką od pasty termoprzewodzącej Thermal Grizzly. Mianowicie, jak dobrze widzicie, ta dokręcana końcówka jest jednocześnie podajnikiem, więc możemy jednocześnie pastę w taki sposób wyciskać i rozsmarowywać, co zaraz wam pokażę, jak wygląda w praktyce. Tu mamy naszego Ryzena i jedziemy. Tak, chyba myślicie to co ja. Szpatułką byłoby wygodniej, plus nie jestem pewien, czy mi pasty wystarczy. Może nam pasty nie wystarczyć. I udało się pokryć całą powierzchnię procesora, ale generalnie nie używajcie tego, nie polecam. W środku tej pasty zostaje mnóstwo i można ją, jak widzicie, w taki sposób wygrzebać. Ja to zrobiłem wykałaczką, strzykawka z Thermal Grizzly jest całkowicie pusta.
Teraz pozostało, kochani, po tym wszystkim, jeżeli się pobrudziliście, umyć ręce i zaprawić radiator. Róbcie to w wentylowanym pomieszczeniu, żeby jak najmniej kłaczków kurzu przyczepiło się do pasty, bo z czasem zacznie to psuć powierzchnię termoprzewodzącą. I teraz, kochani, przyszedł czas na radiator. Przy okazji instrukcja obsługi, jak nałożyć radiator w taki sposób, żeby jak najmniej nim ruszać na rdzeniu i żeby ta pasta jak najmniej wychodziła bokami. Przede wszystkim dolny haczyk jak najbardziej, jak najbliżej dołu, czyli mówiąc w skrócie, naszą dźwigękę popychamy na samą górę i w taki sposób przytrzymujemy, aby ta poszła najbardziej na dół. I pierwsze co zahaczamy, to tą dźwigienką zatrzask dolny soketu. Oczywiście w tej chwili nasz procesor podczas tego zabiegu nie może dotknąć powierzchnią radiatora. Ok, zahaczyło w tym momencie. Lewą stronę mamy gotową. Teraz nakładamy nasze chłodzenie na procesor. Przytrzymujemy w taki sposób. Następnie naszą dźwigienkę naciągającą na maksa ciągniemy do góry. Nie naciskajcie procesora siłą, bo pasta wyjdzie bokami. I w taki sposób mamy nasze chłodzenie zaciśnięte. Następnie podłączamy nasz wentylator pod slot o nazwie CPU Fan 1. Dokładnie tak. I teraz, kochani, w zasadzie możemy przejść do włożenia karty graficznej. I tak naprawdę przydałoby się już ją powoli wkładać do obudowy, więc dajcie mi chwilę. I w tej chwili, kochani, musimy się chronić przed porysowaniem biurka, więc Gateway Plus tu się przyda. Znaczy, nie będziemy z niego się uczyć angielskiego w tym wypadku, a będzie nam służył jako właśnie podpórka. I teraz musimy usunąć nasze gąbeczki, które chronią nam naszą płytę główną na rogach przed uszkodzeniami. Dokładnie to w taki sposób. To są zwykłe trytytki, jak widzicie, nic szczególnego. Zatem zdejmujemy teraz, kochani, naszego shielda. Wow, tak wygląda. Ok, postaramy się łapkami nie dotykać tyłu naszej płyty głównej. Płyta sobie siedzi na gateway teraz. Dobra. I co? Przydałoby się włożyć w obudowę ją już. A więc tak, wracamy do naszej obudowy. I teraz, kochani, możemy przejść powoli do wstawiania tego potworka. A więc odginamy nasze wszelkie przewody, które w przestrzeni, gdzie wchodzi płyta główna, mogłyby nam w jakiś sposób to przeszkodzić. Tutaj są również gwinty, więc uważajcie na te kable. Warto je odgiąć w ogóle tak do siebie najlepiej. Tak jak i te zresztą. Żeby tutaj nie było żadnych komplikacji. O tak o. Ale jeszcze zanim IO Shield, pamiętajcie, wejścia. Trzeba stare usunąć, aby wstawić nowe. Wejścia. Tutaj musi być wszystko dopasowane, więc od tej płyty IO Shielda ściągamy. I bierzemy naszego nowego, jeszcze nie rozpakowanego IO Shielda. Ej, otwiera się go jak papierek po wafelku. Dobra. AS Rock. Tak to wygląda. Powiem wam, że wygląda to całkiem ładnie. Tutaj nawet mamy gąbeczkę, która taka dociska. Zobaczcie, jaka amortyzacja, jak tej płycie głównej tutaj będzie wygodnie. Wow. Naprawdę. IO Shield mocujemy w taki sposób, aby opisy były skierowane do dołu. Czyli dokładnie tak. I oczywiście robimy to od środeczka. Tak jak widzicie. Chodzi ładnie. Voilà. Ten również wszedł, ten też. Jest pięknie.
Dobra, i teraz wstawiamy naszą płytę główną, mając z tyłu głowy, że musimy wcelować jeszcze nią w Io Shielda. Damy radę ominąć ten wentylator? Chyba damy radę. Widzicie, kochani, jak ta płyta ma ciasno? Zobaczcie, co się wydarzy, kiedy wyciągniemy nasz wentylator. Patrzcie, jaki luz się zrobił. Dobra. Okej, nasz wentylator jest z tyłu podłączony chyba przez Molexa. A więc teraz możemy spokojnie manewrować naszą płytą główną. Pierwsze, co nam się nasuwa na myśl, no to musimy zmienić lokalizację przechodzenia przez korytka pewnych przewodów. Mianowicie USB musi pójść tutaj w prawo, z kolei dwa razy SATA od dwóch dysków musi wychodzić tędy, ponieważ nasze sloty są od boku tutaj. Teraz, kochani, trzeba właśnie zmienić naszą kolejność przewodów. Czyli, tak dokładnie, już wam tłumaczę. To, co mówiłem wcześniej, przewód USB 3.0 tym razem musi być puszczony z góry, ponieważ tutaj mamy na niego nasz dedykowany konektor, jak dobrze widzicie, na porty USB 3.0. Z kolei tak, porty USB są tutaj z lewej strony, jest do nich socket, a więc puścimy je tutaj od dołu prawą stroną. Z kolei dyski muszą zostać puszczone też i prawą stroną. Także, kochani, zdejmujemy tylną obudowę i robimy kablowe rewolucje. I tutaj, kochani, ode mnie uwaga. Nie sugerujcie się, że to gniazdo jest z lewej strony, więc powinno być jako pierwsze. Gniazdo wentylatora procesora jest to z prawej strony. Od prawej strony płyty głównej. Dokładnie to drugie. Ponieważ to pierwsze gniazdo w instrukcji jest oznaczone jako gniazdo dla pompy, wentylatora pompy odpowiedzialnej za tłoczenie chłodzenia cieczą, jeżeli byśmy mieli w opcji coś takiego. To tak na przyszłość. Czytajcie manuale. O, dobra, kochani, po dłuższej chwili już jest prawie, że w pół do 12, ale w końcu ogarnęliśmy wszystko. Cable management, jak widać, perfecto. Slot pierwszy SSD system, slot drugi HDD dane i slot trzeci nagrywarka DVD-ROM. Tak to ogarnęliśmy. Karty graficzne jeszcze nie wstawiamy, bo tutaj zajrzymy. Więc tutaj, kochani, teraz sobie zajrzymy. Pierwszą śrubkę mamy z głowy na magnesie, teraz drugą. I zobaczmy, jak wygląda nasz radiator. Mamy nawet jakiś ładny termopad. Patrzcie, to jest folia, którą musimy ściągnąć. Wsadzimy tutaj oczywiście dysk systemowy, tylko najpierw musimy dostosować go po nasze wymiary. Czyli stąd, tu. Dokładnie tak. To jest, kochani, właśnie w formacie śrubki nasz gwint. Więc można powiedzieć, że to jest taki gwint w gwincie, coś jak w płycie głównej od iPhone'a 6S. Bardzo podobne rozwiązanie. Dobra. I takie to jest spora rozbudowa, nawet ten 500 GB dysk. I tak to jest spory upgrade. Bo jak widzicie, dalej na 240 się męczy na SATA. Więc myślę, że to będzie dobry pomysł. O, tadam. Nawet ma kod kreskowy. Jakby można było ją kupywać tak na sztuki. Dobra. Spróbujemy się dostać i już. Mamy. I teraz śrubokręt na magnesie. Tutaj to podstawa przy takich pracach. Śrubka jest umiejscowiona. Nasz dysk na miejsce. I chyba pierwszy raz, jak dobrze widzicie, wkręcam dysk M2 NVMe do stacjonarki. W laptopach już się tego trochę robiło. A w stacjonarce pierwszy raz i sobie siedzi. Super. Szkoda trochę tego heatsinka całości, ponieważ nasz dysk potrzebuje połówki, ale dobra. Tak patrząc, ile będzie używane jego, a ile nie będzie używane, tak patrząc po powierzchni, to nie jest wcale tak źle. Dobra. Tak to, kochani, wygląda nasza Skahenix. Możemy naszą folijkę zdjąć i nasz termopad zamocować na miejsce. Wow. Bardzo satysfakcjonujące. Okej. I teraz z tą stronę, aby M2 Armor było tak, żeby nie do góry nogami.
Dobra, szukamy gwintów. Czy widzicie gwinty? Jeden już znalazłem. Drugi też znalazłem, mamy gwinty. O, i prawie że idealnie. Czuć jak termopad wsiadł na dysku. Kręcąc śrubką tutaj, przykręcając radiator z tej strony, trzymajcie go z drugiej, aby się nie obsunął. I nie dokręcajcie do końca tego tak, żeby gwint złapał. Tak prawie do końca, a żeby był luz. I teraz z drugiej strony heatsink dobrze siedzi, a do tego dysku, który siedział tu u mnie w Legionie, heatsink jest bardzo potrzebny. Szczególnie jeśli ma tutaj też na tym stać system. Dobra, zrobione. I co kochani, powstało nam wstawienie karty graficznej. 1050 Ti jest stara i dobra i niezawodna. U mnie bardzo mało przepracowała, więc jeszcze sobie tutaj sporo poradzi. Myślałem o czymś nowszym, ale jeszcze przyjdzie, kochani, na to czas. Slot mamy otwarty, możemy ją wstawiać. Pamiętajcie o otwarciu blokady naszego slotu PCI Express. Teraz możemy wstawiać naszą kartę w taki sposób. O, okej. Ups. Weszła super. Dobra. Teraz możemy wkręcić od niej śrubki. Co ciekawe, mamy opcjonalnie drugi slot PCI, który z naszej płytce jest bardzo bogata, więc moglibyśmy jechać bez problemu na dwie karty graficzne. Ciekawe, czy obsłużyłaby ona SLI, chociaż AMD Crossfire obsługuje, czyli dwa Radeony prawdopodobnie można byłoby złączyć ze sobą. Śrubki od naszego slotu PCI Express. W taki sposób mamy już obie. Teraz możemy nasz slot PCI Express zamknąć. No i będziemy w najbliższym czasie. Być po pierwszej w docy i się udało. Przy okazji ocenicie mój cable management, jaki wykonałem przez tyle czasu. Naprawdę. Postarałem się tak, aby nie było tutaj widać ani jednego kabelka, a wyszło tak jak sami widzicie. Myślę, że nie najgorzej, całkiem przyzwoicie. Żeby jak najwięcej było tutaj wolnej przestrzeni. Pewnie nie możecie się doczekać, kiedy go odpalę. Ja tak samo. Zobaczymy zaraz. Drobne poprawki tutaj w cable managementie. Teraz jest już w ogóle idealnie. W międzyczasie całą budowę, jak widzicie, czyściłem. Było mnóstwo kurzu. W międzyczasie, jak rozbierałem go, musiałem to wszystko wyczyścić. Ale jest teraz czyściuchno. Filtr powietrza nowy założony na zasilacz. Myślę, że będzie śmigać ta płyta przez dłuższy czas. Chociaż jeszcze nie sprawdzaliśmy nawet, czy jest obraz, ale zobaczymy. Co powiedzieć, żeby ją podłączyć teraz? I po kolei. HDMI. Jest! To działa, kochani! To działa! Było warto naprawdę tyle czasu siedzieć nad tym, żeby uzyskać taki efekt. No, jedynie kochani, będzie trzeba ustawić kod PIN na nowo i tak dalej, ponieważ dysk przeinstalowałem z zupełnie innej jednostki, to wiadomo. To będzie już potrzebny taty telefon, weryfikacja konta Microsoft i tak dalej. Ale najważniejsze jest dla nas to, że system działa. Wszystko działa. Wystartował za pierwszym razem, wyczyścił TPM. Oczywiście za pierwszym razem, jak nas pyta o nowy procesor, czyścimy TPM-a. I super. Chyba kochani, pora i spać. Więcej testów myślę, że wkrótce będzie na kanale, żeby nie kończyć na jednym filmie i wszystkiego tutaj zawierać w nim wszystko. Wow, ładnie pociągnąłem te kabelki, nic się tutaj nie wije po obudowie, jest ładnie czyściutko, tak jak powinno być. Działamy tutaj tylko na klawiaturze, już ten sobie system wybudza. Dobra. Na koniec, kochani, jeszcze wam pokażę BIOS, jak to wygląda. Jak widać, nasze pamięci są wykryte bez problemu w slotach. Nie było żadnego problemu z rozruchem. Mamy tutaj OC tweaker. 1,2 V, tyle ile ma być dla tych ramów. Opcje Advanced, Onboard Devices Configuration, Turn on LED, Enable, Onboard, GmbHD Audio, Front Panel, HD,
Możemy sobie wybrać kodek, tak. Chowo monitor. No, nasze wentylatorki się, jak widzicie, kręcą. Pokazują obroty, ok. Nie wszystkie pokazuję, te dwa dodatkowe, bo one są tylko na Molexie akurat zrobione. UEFI, takie co od AS Rocka, kojarzy mi się bardziej z tym z tradycyjnym BIOSem. Sobie wyłączyć fastboot, który jest wyłączony domyślnie. To sobie później pozmieniamy. Dzisiaj, kochani, chyba pora iść spać, bo już zaczyna dochodzić godzina druga powoli, więc już chyba pora iść spać, tak myślę. Tutaj, kochani, dzisiaj już trochę jestem zmęczony i nie myślę za bardzo, więc nie będziemy grzebać tutaj w BIOSie. Chowo monitor, temperatura procesora 56 stopni. Temperatura płyty głównej 30 stopni. Myślę, że nie jest źle. Procesor, wiadomo, że chodzi teraz na stokowych sterownikach w trybie ustawionym stokowym. Trzeba będzie przestawić i tak dalej, zainstalować sterowniki od chipsetu i pobawić się tym oprogramowaniem od producenta, ale to, kochani, już nie dzisiaj. Myślę, że tak długi film starczył. To w następnym odcineczku. Dziękuję, że byliście aż do teraz. Życzę wam słodkich snów, dobrej nocy i na końcu ostatni raz na dzisiaj. Oczywiście zobaczymy, jak to wszystko ładnie, pięknie wygląda. A tymczasem do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.